Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam na 138 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Borys Mańkowski w wersji 2.0. Także moi drodzy przejdźmy sobie do typ, typu zawodnika. Ja tutaj wybrałem zapaśnik, zapaśnik Rembajło, przepraszam. Jeżeli ten typ zawodnika Wam się nie podoba, albo coś tutaj Wam nie pasuje, no to polecam jeszcze ustawić zrównoważony gruba ryba ze względu na to, że tutaj jest ten drapieżca, szybszy ruch przy przemieszczaniu się w stronę przeciwnika i na boki. A wiemy, że Borys Mańkowski bardzo dobrze porusza się na nogach w stronę przeciwnika, więc zrównoważony gruba ryba też będzie dobrym wyborem, jeżeli zapaśnik wam nie pasuje. No ale ja tutaj wybrałem zapaśnika. Przejdźmy sobie do informacji ogólnych. Tutaj możecie sobie zatrzymać, oczywiście Borys ma wzrostu 172 cm, niestety tutaj nie da się 172 ustawić, więc ustawiłem 173, pseudonim El Diablo, wiadomo Diablo Tacmański, tutaj nikt w mediach, pochodzenie, wiek, e, pozycja walki, jeżeli chodzi o postawy walki moi drodzy, no to ja tutaj wybrałem Andrzeja Arlowskiego, a już Wam pokazuję dlaczego, patrzcie sobie na to, o! Tutaj Andrzej Arlowski. Zobaczcie, jak bardzo podobnie porusza się do Borysa tutaj w, w grze UFC4. Widzicie to? Naprawdę, moim zdaniem, najlepsza pozycja walki dla Borysa. Także wybieracie sobie Arlowskiego. Muzyka na wejście polecam wam, bardzo wam polecam tą piosenkę z tytułem Rampage, bo jest bardzo podobna do tej e, muzyki, do której wychodzi Borys do swoich pojedynków. Także Rampage sobie. Tutaj ustawcie, przejdźmy sobie do ustawienia wyglądu, moi drodzy, jeżeli chodzi o włosy, no to tutaj ja wybrałem włosy numer 2, jeśli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 9, jeśli chodzi o zaros, no to tutaj wybrałem zaros numer 21, a jeżeli chodzi o owłosienie ciała, to wybrałem owłosienie ciała numer 3, kolor włosów zostawiłem tutaj czarny, tak jak widzicie, brwi też czarne, Zarost czarny No i tutaj owłosienie jest ciemny brąz Ale tutaj zapomniałem przystawić na kolor czarny Przejdźmy sobie do ustawień głowy Bazowo wybieracie szablon Numer 37 Przechodzimy do modelowania Tu możecie sobie zastopować Macie ustawienia głowy Brwi Oczy Policzki Uszy Nos, szczęka, broda, usta. No i na końcu wargi. Przejdźmy sobie dalej. Yy, tutaj kolor oczu ustawiłem yy, brązowe, bo wydaje mi się, że taki kolor, ewentualnie takie trochę jaśniejsze, ale chyba ten ciemny brąz będzie ok, moi drodzy, myślę. Tak mi się wydaje. I, I tak, przejdźmy sobie dalej, jeżeli chodzi o tułów, no to ja tutaj wybrałem ciało numer 19, bo wiadomo, że Borys jest bardzo mocno zbudowanym zawodnikiem, jeżeli chodzi o odcień skóry, to wybrałem odcień numer 5, ewentualnie jak tutaj będzie dla Was za ciemno, możecie sobie ustawić odcień numer 1, ale myślę, że ten odcień numer 5 jest ok, bo Borys dość często jest właśnie opalony. Jeżeli chodzi o tatuaże, no to tutaj trochę tych tatuaży jest, no ale to tak to wygląda. Jeżeli chcecie mieć dobrze zrobionych zawodników, to tutaj trzeba się ratować tatuażami. No i zacznijmy sobie od zarostu, bo tutaj zarost musiałem trochę podreperować, żeby był jak najbardziej zbliżony do oryginału. I tak, pierwszym tatuażem, który wybieracie, jest IRESUMI 3, moi drodzy, bo po prostu on jest bazowo taki, prawda? On jest taki sobie w ten sposób. Musicie go sobie zmniejszyć do takiego rozmiaru jak ja i najechać na brodę tutaj. O, tutaj jak znajdziecie na brodę, na tą część, która jest podświetlona, to kopiujecie jeszcze raz i robicie to samo, tylko podjeżdżacie trochę wyżej. Później macie trzecie. Trzeci taki sam tatuaż musicie zrobić tak, żeby on się tutaj centralnie pod tą dolną wargą Borysa zatrzymał. Teraz kolejnymi tatuażami to są te dwa tatuaże, te półksiężyce i je ustawiacie pod nosem, tutaj, tak jak widać. Moi drodzy, i tak, jeśli chodzi o ten tatuaż no to on jest musicie go zmniejszyć żeby on tak wygląda, prawda? Bo on bazowo wygląda tak. A musicie go sobie zmniejszyć. Zmniejszyć, żeby tutaj na klatce piersiowej wyglądał tak trochę jak taka brew. No i tutaj ustawić w tym miejscu. Po czym kopiujecie i to samo robicie z drugiej strony. Tak jak u mnie. Kolejnym tatuażem tutaj jest też ten tatuaż i rezumi, którego używam dość często. No i to jest tutaj. Ustawiacie go z tej strony. Zostawiacie tak. Kolejny tatuaż jest ten sam z drugiej strony. Widzicie, musicie go sobie ustawić tutaj. Kolejnym tatuażem, moi drodzy, jest... O, tutaj ten sam tatuaż, tylko trochę go zmieszacie i tutaj zasłaniacie tą dziurę, żeby ten zarost był w miarę taki dobrze zrobiony. Kolejny tatuaż to jest tutaj z boku, musi go po prostu zrobić, takiego cieńszego. Ustawić tutaj, żeby ten bokobrod był, bo Borys ma te bokobrody tutaj takie. Kolejnym tatuażem jest ten tatuaż taki sam, tylko że z drugiej strony głowę i teraz tak te tatuaże, które tutaj widzicie, moi drodzy. To są po prostu porobiłem tak jakby zmarszczki u Borysa. Znaczy może nie tyle zmarszczki, to takie punkty, które jakby moim zdaniem po, yy, powodują to, że twarz wygląda bardziej realnie. No i to jest tatuaż czcionka Claire Vaux 9, moi drodzy. I tak jak tutaj widzicie, może, może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale to się podświetla, widzicie? I to jest taka kreseczka. Musicie sobie ona ona normalnie jest grubsza, prawda? Jest taka i wygląda w ten sposób, prawda? To jest taka literka. A musicie ją sobie zmniejszyć. Ustawić tutaj i strzałką w lewą stronę spowodować, że będzie mniej widoczna. Po czym ustawiacie sobie ją tutaj. To samo robicie z drugiej strony. Też ustawiacie tu. Kolejny tatuaż to jest też to samo. Tylko tym razem tutaj pod okiem zrobiłem tą taką zmarszczkę u Borysa. Kolejną tatuażem jest też to samo, tylko tutaj w tym miejscu, tak jak widzicie. Kolejne. To jest tutaj po tej prawej stronie. O, widzicie, to ruchome. W tym miejscu musicie sobie to ustawić. Kolejna. Taka zmarszczka na czole, nad oczami. Kolejna. Tutaj. Już coś takiego stosowałem, jak robiłem Marusia Pudzianowskiego. No i ta ostatnia tutaj na górze. No i tyle, jeżeli chodzi o głowę i tu. Przejdźmy sobie dalej. Do kolejnych tatuaży, bo tutaj jeszcze kilka Borys ich ma, tutaj jest na lewym ręku. Wybieracie tatuaż bazowo i rezumi 9, moi drodzy. No i przesuwacie go sobie tutaj po prostu na górę, żeby tak wyglądał. Po czym go kopiujecie, o! I tutaj zobaczcie, widzisz? Kopi widzicie, przepraszam, widzisz, on, jest, on ma mieć taki rozmiar, prawda, jak tutaj. Musicie go tak sobie tu ustawić, o! Żeby on się z tym połączył, widzicie. O, żeby on się z tym połączył żeby tak wyglądał. Po czym jeszcze bierzecie, kopiujecie po raz trzeci i zmniejszacie go do takiego rozmiaru, żeby zakryć tutaj tą dziurę, żeby to całość ładnie się w miarę łączyło. Moim zdaniem wyszło całkiem spoko, biorąc pod uwagę, że nie ma takich tatuaży. No i tak moi drodzy, przejdźmy sobie do tej ręki prawej. Tutaj już jest sprawa zdecydowanie łatwiejsza. Po prostu sobie bierzecie tatuaż. On bazowo wyglądał tak. Ja muszę sobie go po prostu e, o, zmniejszyć, a wykładzicie sobie tutaj i rozciągacie tak, rozciągacie tak i sobie tutaj e, odwracacie tak, żeby wyglądało tak jak u mnie. Nie ma, to nie jest trudne. Nie musi być super tak jak u mnie zrobione. Ważne, żeby Borys miał w tym ręku te tatuaże. E, ostatnim tatuażem tutaj jest na tatuaż na lewej nodze Borysa. Ja tutaj wybrałem fantazy 1, To jest tutaj taki. Taki wzór jak widzicie. Tutaj go ustawiacie. No i tyle. Jeżeli chodzi o tatuaże. Ubrania moi drodzy ja wybrałem. Już Wam pokazuję. Spodenki standardowe. Takie poświata pomarańczowe. Rękawice niebieskie. No, niebieskie przepraszam. I ochraniacz na zęby. Tutaj w barwach biało-czerwonych. Jeżeli chodzi o emotki. To już Wam pokazuję jakie ja ustawiłem. Nie wiem jakie Wy macie. Ja ustawiłem Notoriusa. Taką popisówkę przed walką, ustawiłem popisówkę Adesany 3 ustawiłem jeszcze łucznika tak jak widzicie no i ustawiłem tchórza na końcu no bo nie mam tych jakby tych emotek odblokowanych bardzo dużo tu macie to co ustawiłem po walce akurat takie mam, takie ustawiłem robi y, lowlera cieszynkę y, tutaj ustawiłem zaskoczony Proszę bardzo. Ustawiłem jeszcze lenia. I zaraz pokażę Wam ostatnią cieszynkę, gest pięścią. O, tutaj. No, i tyle. Prowokacje to tutaj sobie możecie ustawiać jakie chcecie. Ja to miałem takie standardowe po prostu, takie jakie były bazowo ustawione. No i tyle moi drodzy, mam nadzieję, że taka moja interpretacja Borysa Mańkowskiego w wersji 2.0 na moim kanale YouTube Prakero się Wam spodobała. Jeżeli tak to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!